kult ziemskiego spokoju. Organizuje ludziom zakłamanie oraz postawę zgody za wszelką cenę. Ta cena zgody za wszelką cenę jest za wysoka. Nie ma zgody za wszelką cenę. Zgoda jest za cenę przebaczenia, ofiarności, daru z siebie, daru ze swego, ale tą ceną nie może być prawda czy inny kompromis moralny. Próba pogodzenia sprzeczności prowadzi do katastrofy człowieka. Kto chce pogodzić w sobie sprzeczności, zniszczy siebie. Rzeczywistość więc krzyczy o jednoznaczność. Byś był albo zimny, albo gorący. Dopóki będziesz unikać jednoznaczności, będziesz żył pozornie, pełen rozterek i niepokojów. Ale przyjdzie taki czas, kiedy zmusisz się w trwodze lęku lub innej wadzie głównej, że w tych okolicznościach zafunkcjonujesz, opowiadając się za dobrem albo złem w życiu swoim. I to będzie twój wolny akt woli, choć będzie on zorganizowany, zaprojektowany przez życie wcześniejsze. Dlatego, że przeszłość jest fundamentem dnia dzisiejszego, a przyzwyczajenia stają się drugą naturą człowieka. Będziesz więc coraz bardziej i bardziej funkcjonował według obfitości grzechów twoich albo według łaski przyjętej od Pana Boga. Siewcy duchowości tego świata, którzy są uczniami diabła, organizują ludziom życie tak, by się ludzie potępili. I w tym celu należy ludziom odebrać prawdę. Stąd też przemysł zakłamania jest dobrze zorganizowany i wszechobecny. Dziś znaleźć człowieka prawdy jest najtrudniej. To najrzadsze zjawisko w świecie. A więc nie ma prawdzicieli. A niech ktoś powie prawdę. Wystawią mu rachunek krwawy. Dlatego głosicieli prawdy niewielu, słuchaczy też niewiele więcej. Prawda nie jest popularna, a nie jest upragniona. Skąd bierze się więc męczeństwo ludzi dnia dzisiejszego? Ano z tego, że jednak tu i tam uchowali się ludzie, którzy zła się nie ulękli i postanowili żyć w mocy Boga. To ci, którzy trwają i chcą wytrwać w imieniu Bożym aż do końca. Oni są nie do zniesienia. Trzeba ich osądzić, oskarżyć, oczernić i zrobić z nimi porządek, bo zakłócają obyczaj większości. To ci, którzy są nazywani na przykład fanatykami religijnymi. To ci, którzy potrafią się postawić tłumom, mniejszym albo większym, i potrafią
tak powiedzieć drugiemu, żeby powiedzieć jemu prawdę. Z mądrością, z roztropnością, z miłością, w okolicznościach roztropnych, ale jednak prawda jest prawdą. Natura prawdy jest niezmienna i zetknięcie się z prawdą jest zawsze bolesne. A kto chce podać prawdę ze znieczuleniem, ten ją zmiesza z odrobiną kłamstwa, mniejszą albo większą. Mieszanka prawdy i kłamstwa nie jest już prawdą. W tym wszystkim chodzi o dobro najwyższe. Jest jeden problem na świecie. Nie problem głodu, nie problem klimatyczny. Jest problem, czy ludzie się zbawią. Bo czy ktoś umrze z głodu czy z pragnienia, nie jest ostatecznym złem. Ostatecznym złem jest, gdyby się taki człowiek potępił na wieki. Dlatego obowiązek bycia sługą prawdy jest zawsze załzawiony i zakrwawiony. Postaw w rodzinie niektórych w prawdzie wiary. Jak ich rozjuszysz, jak ich rozzuchwalisz, jak ci życie zatrują, że ty to zawsze jedno i to samo. U nich bowiem odrobina prawdy będzie zawsze nie w porę. Dlatego twoim obowiązkiem jest jednak nastawać i w porę, i nie w porę. Zwróć się do domowników swoich dziś, którzy wczoraj nie byli na mszy, w roku kończącym się nie byli u spowiedzi, żyją jak chcą, zakłamali się dokumentnie. Powiedz coś na ten temat. No, wywołasz wojnę. Powiedz to kuzynowi, bratu, zięciowi. Wywołaś wojnę. Oskarżą cię, że się kłócisz, że wszystko ci nie pasuje, że wszystko przez ciebie. Tak smakuje drobne męczeństwo chwili, męczeństwo serca, rozumu, powinności. Prawdy się nie wybacza. Od prawdzicieli się ucieka, bo ludzie nie chcą żyć w prawdzie, tylko w wygodzie, w komplementach, w pochwałach, w pomyślności, w nasyceniu egoistycznym bez kresu. O co w Polsce idzie bitwa? O prawdę. Dlatego wielu ludzi pozbawionych prawdy żyje według fałszywego pomysłu, fałszywego programu w celu własnej zguby. Ale jeśli kłamstwo otrzymuje etykietkę prawdy i kłamstwo nazywane jest prawdą, albo niektórzy gadają, że każdy ma swoją prawdę, albo że prawda jest zmienna, albo inne manipulacje są wypowiadane, to wtedy wielu takich żyje na własną zgubę. I współdziałać z nimi oznaczałoby dołączyć do klubu samopotępieńców. Męczeństwo zazwyczaj bywa anonimowe i niezauważone. Od czasu do czasu jest męczeństwo jaskrawo krwawe, widowiskowe, o czym powie najbliższe środowisko czy nawet kraj. Poza tym, któż pożałuje tego, który zginął, bo był głupi, bo się nie dogadał, bo nie ustąpił, bo się nie ułożył z przeciwnikiem swoim,
bo haraczu nie zapłacił, łapówki nie dał, bo okraść się nie dał. Czy w inny sposób zaistniał w imię prawdy, a prawda jest jedna i zawsze, zawsze Boża. Problem męczeństwa jest dramatem ludzi z dwóch stron. Jedni kochają, drudzy nienawidzą. I konfrontacja prowadzi, że ktoś się wykończy. Albo się przemieni serce ateisty, niszczyciela, grzesznika, albo wykrwawimy męczennika. Najczęściej dochodzi do takiego zabójstwa społecznego. Jest nim takie zniesławienie człowieka, że z tego człowieka już nic nie zostaje. To się zdarza. Jak go zgodnym chórem zaplują, to znaczy, że oni mają rację, a on niech znika, bo nie ma prawa pobytu. Innym męczeństwem jest na przykład próba wychowania dzieci. No spróbuj dzieci wychować. Przecież chętnych do manipulowania twoimi dziećmi jest wielu. Wszystkie instytucje, których regulaminy wcale nie są odzwierciedleniem Ewangelii Chrystusowej, zajmują się wychowywaniem, przepraszam, deprawacją dzieci i młodzieży. A im bardziej Polska zatruje się niekatolickim myśleniem obcych, wrogich nacji, które się tu rozsiadły i udają sąsiadów, tym bardziej obyczaje będą psute, czyli zakłamywane. A człowiek pozbawiony prawdy jest zdezorientowany. W nim nie ma świadomych wyborów. W nim są wybory wymanipulowane kłamstwem cudzym, głodem zmysłów własnych, bezładem przyzwyczajeń, przynależnością do większej grupy współgrzeszników i tym podobne. Przez brak prawdy w rodzinach dzieją się tragedie. I w ojczyźnie, i w kościele. Niedostatek prawdy wydzicza obyczaje i czyni ludźmi nieprzystającymi do drugiego człowieka. Człowiek nie pasuje do człowieka. Z tłumu wielkiego ludzi nie da się utworzyć często wspólnoty dobrego celu. Chyba, że jest to tłum zgromadzony w imię Chrystusa. Takie się jeszcze zdarzają. Ale jeśli znajdą się inni z przeciwnej strony barykady, to będą tworzyć organizacje i struktury i będą niszczyć obyczaj katolicki w ojczyźnie naszej. Jeśli się nie przeciwstawisz, to już milczeniem swoim ułatwiasz im złe dzieło. W tym przypadku, kto nie jest przeciwko nieprzyjaciołom, ten z nimi współbrzmi, daje im obojętne środowisko, które im nie zagraża i nie stawia oporu. Brak reakcji jest oznaką śmierci. A brak reakcji, czyli obojętność albo w inny sposób nazwane to jest tolerancją, a więc taka wytolerowana obojętność,
To jest owoc tresury narodów, całych narodów, przez zorganizowane ośrodki przemysłu kłamstwa i deprawacji całej planety ziemskiej. Ponieważ życie się Tobie nie powtórzy i co Cię to obchodzi, co będzie za 100 lat, skoro tego nie dożyjesz, to pilnuj swego życia teraz. Nie bój się tego męczeństwa, które Cię dotknie. Zaufaj Bogu, upomni się On o Ciebie za wierność Twoją w dniu ostatnim i odpłaci Ci według boskiej hojności. Dlatego okoliczności, które przychodzą na Ciebie, wymagają rozpoznania prawdy, przyjęcia jej i wydrywania w prawdzie. Cena, którą za to zapłacisz, będzie jakoś męczeńska. Niech będzie. Zostań w sytuacji jakiegoś cywilnego zabójstwa, które Cię może dotknąć od ludzi, którzy jeśli nie będą na Twój widok reagować, to jest to niewielka cena. Mogą Cię zaatakować na rozmaite sposoby. No spróbuj powiedzieć synowi, córce, zięciowi, idź do kościoła na mszę, gdy oni nie chodzą. Spróbuj. Wtedy zrozumiesz, co to znaczy, że powstaną rodzice przeciw dzieciom, a dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Tak się dzieje. Może nie jest to wprost związane z zabójstwem, wykrwawienia, ale czasami sytuacja między ludźmi jest gorsza niż śmierć. Niewola, w którą człowiek popadnie, zależność, zastraszenie są porażające. Módl się, abyś przeżył samego siebie, bo bez modlitwy rozpadnie się Twoja osobowość i będziesz pozbawiony samoświadomości. Wtedy okoliczności Cię przepchną. Coś na kształt płynących ścieków. A Ty masz być człowiekiem rozpoznania prawdy, wolnego wyboru i wydrwania w powinnościach wiary, które prowadzą do świętości. Cena zapłaty za wierność Bogu przyniesie Ci odpłatę Boga. Dlatego kto w Bogu wytrwa, zła się nie ulęknie, Bóg go odbuduje i uświęci.